Wyobraźcie sobie, proszę, studenta. Student, jak to student, studiuje. I załóżmy, że przed tym studentem jest sesja egzaminacyjna, a w tej sesji egzaminacyjnej jeden z najtrudniejszych egzaminów z całych jego studiów. Taki, wiecie, egzamin, który jeszcze wiele, wiele lat po studiach potrafi zerwać kogoś z łóżka, komu akurat przyśniał się studia, i egzamin, który zdecydowanie wiele osób oblewa, no i egzamin, który jest po prostu sam w sobie bardzo trudny. Ten student o tym wie, więc uczy się do tego egzaminu, stara się jak może, żeby dobrze się do tego egzaminu przygotować, ale dzień przed egzaminem postanawia wraz ze znajomymi wybrać się na małe piwko. No i na tym małym piwku niestety się nie kończy. Student wypija tych piwek trochę więcej i wraca do swojego mieszkania o 5 nad ranem. Egzamin jest na 8, śpi więc bardzo krótko. No i jeszcze nieco zmęczony imprezą, budzi się rano, zastanawia się, czy pójść na egzamin, ale ostatecznie na niego idzie. Myślimy sobie o tym studencie niezbyt przychylnie. No przed nim był trudny egzamin, a on postanowił pójść sobie na imprezę. I przecież w jego stanie, na kacu, który pewnie go dopadł, zdecydowanie trudniej będzie mu ten egzamin zdać. Ale czy to, co ten student zrobił, nie ma w sobie jakiejś krzty mądrości? Tak, drodzy Państwo, wbrew pozorom ma. Nazywamy to samoutrudnianiem, bo zobaczcie, co wydarzy się teraz z tym studentem. Jeżeli ten student rzeczywiście pójdzie na egzamin w tym ciężkim, poimprezowym stanie i ten egzamin będzie przez niego oblany, nie zda tego egzaminu, to bardzo łatwo wytłumaczy sobie, że nie zdałem egzaminu, ponieważ byłem po imprezie, byłem zmęczony, miałem kaca, źle się czułem. Więc nie dlatego nie zdałem egzaminu, że nie jestem mądry albo nie potrafię, nie nauczyłem się, tylko po prostu ten mój stan chorobowy spowodował, że ten egzamin został przeze mnie oblany. Samoocena zostaje na swoim dobrym miejscu i mniemanie o sobie zresztą również. Natomiast zobaczcie, co się stanie, jeżeli w dokładnie tej samej sytuacji ten student zda egzamin. Jakimś fartem udaje mu się ten egzamin zdać. Co się dzieje z jego samooceną? Jego samoocena szybuje w górę, ponieważ on pomimo tego swojego ciężkiego stanu, pomimo tego kaca i tych piwek wypitych ze znajomymi, ten egzamin i tak zdał. A co by było, gdyby podszedł do tego egzaminu bez tej wcześniejszej imprezy? Świadczy to o nim jako o człowieku bardzo mądrym, który bez problemu zdaje egzaminy na studiach, nawet te najtrudniejsze i nawet w tak ciężkim stanie, w jakim się sam postawił. To jest właśnie samoutrudnianie, czyli rzucanie sobie kłód pod nogi po to, żeby w razie niepowodzenia wypaść lepiej dla swojej samooceny, zachować tę samoocenę, zadbać o nią, żeby przypadkiem nie spadła, a w razie powodzenia podwyższyć tę swoją samoocenę bardzo, bardzo wysoko. Chciałbym jednak zaznaczyć, i to jest informacja dla Was, jak i w szczególności dla moich studentów, że na dłuższą metę samoutrudnianie zdecydowanie się nie opłaca, ponieważ zamiast angażować swoje wysiłki w na przykład dobre zdanie egzaminu, skupiamy się głównie na tych elementach autoprezentacyjnych, dbających właśnie o naszą samoocenę. Więc na chwilę jest ok, na chwilę zadbamy dobrze o naszą samoocenę, ale jeżeli stanie się to naszą stałą strategią, to zdecydowanie nie doprowadzi nas do dobrego celu. Życzę Wam więc nie używania zbyt często tej strategii, ale myślę, że dobrze wiedzieć, że rzucenie sobie czasem kłody pod nogi może nieźle pomóc nam w zachowaniu lub podwyższeniu samooceny. Dziękuję bardzo.